Siemana Jero, witam z południa Polski, znaczy od mojego miejsca zamieszkania południa. Jestem w Siekierkach, idę zobaczyć most w Siekierkach. Jest to most graniczny między Polską a Niemcami. Kiedyś to był jakiś chyba most kolejowy czy wąskotorowy, nie mam pojęcia. Tam jest pewnie jakaś historia. A, podejdźmy zobaczyć. Pogoda nie nasprawia optymizmem. Już myślałem, że dzisiaj nigdzie nie pojadę, a jednak się wybiorę. O, tu jest cały park, jak to wygląda. O, międzynarodowa trasa rowerowa łącząca dwa mosty w gminie Cedynia. Tak to wygląda. My jesteśmy dokładnie tu. Berła stoi, a ja wyruszam swoim rowerem, niezawodnym rowerem fabrycznym Eevee S1 z silnikiem 250-watowym o napięciu 36 V na kołach 27,5 cala. Powiem wam, że no jeżdżę tym rowerem coraz częściej, bo mi się strasznie zaczęło podobać. Kurde, jednak co fabryczny, to fabryczny. Oczywiście nie umując też rowerom konwertowanym, bo też je uwielbiam. Ale to jest po prostu fenomenalne, fenomenalne. Dla niewtajemniczonych, co nie oglądają na bieżąco moich materiałów, powiem tak. Tu jest zabudowany wyświetlacz w kierownicy. Mryga, bo jest po prostu przeplot w kamerze ustawiony i tak dlatego mryga, ale jest bardzo fajnie. Jest obło, zobaczcie, równo z kierownicą. Nie widać w ogóle, że to elektryk praktycznie. Zobaczcie, bateria jest schowana tutaj w ramię. Gniazdo ładowania jest o tutaj, w tym miejscu. Rower ten posiada czujnik tensometryczny, czyli czujnik nacisku na pedały. Działa to wręcz rewelacyjnie. Tutaj jest sterownik. Tutaj mamy blokadę, słuchajcie, ja wam pokażę, jak to działa. Tutaj jest zintegrowana blokada. Ją możemy dezaktywować poprzez kartę, przykładając ją tutaj. No nie mam tej karty przy sobie akurat, ale można także poprzez aplikację. Jak to działa? Bardzo prosto, spadaj mucha. Tutaj macie taką blokadkę, naciskacie, przekręcacie, do końca słyszeliście piknięcie i rower jest w tej chwili zablokowany koło przed obrotem. Na wyświetlaczu możemy poprzez aplikację właśnie odblokować. Tutaj w tym miejscu widzicie Tap to Unlock Bike. I teraz nacisnąłem ten przycisk tutaj, rower automatycznie się odblokuje. Patrzcie, cyk. Widzieliście? To jeszcze raz wam pokażę. Teraz naciskam blokadkę, odblokowanie na aplikacji, cyk. I rower się odblokowuje. Niby mały gadżet, ale fajny. To jest fajne, na przykład jak gdzieś podjedziecie, żeby coś sobie wejść podejść, żeby wam nikt roweru nie zawinął, bo by musiał go nieść, prawda? A wtedy go bardzo szybko dogonicie. Oczywiście nie ubezpieczy to was przed kradzieżą. Broń Boże, jak kto będzie chciał, to ukradnie, wsadzi na samochód i pojedzie gdzieś po prostu z tym rowerem. Ale ta aplikacja to nie tylko odblokowanie, to mapa na bieżąco, gdzie rower się aktualnie znajduje. Zobaczcie, teraz pozycjonuję nas właśnie bardziej dokładnie, gdzie rower jest. O, gdzie dokładnie na mapie jest rower, patrzcie. My jesteśmy właśnie tutaj, tą mapę można przenieść na Google Maps i nie potrzebujecie tutaj, słuchajcie, żadnej karty SIM wkładać ten rower. Ten rower jest pozycjonowany automatycznie poprzez aplikację. Jest tu wbudowany jakiś nadajnik GPS. Nie mam pojęcia, jak to działa, nie pytajcie mnie, ale działa to wyśmienicie. Możecie sobie wykupić subskrypcję roczną. Roczna subskrypcja kosztuje bodajże chyba 59 czy 58 euro na cały rok właśnie śledzenia roweru. To jest bardzo niewiele. Co to jest niecałe 60 euro na cały rok? To jest prawie tyle co nic. A śpicie spokojnie, ponieważ jak ktoś wam zawinie rower, dostajecie powiadomienie od razu, alarm na telefon, bo możecie sobie strefy tutaj ustawić, gdzie w danej strefie rower jest bezpieczny i jak rower opuści tą strefę, dostajecie powiadomienie i widzicie, gdzie jest. Potem wystarczy tylko policaj, słuchajcie, zawinęli mi rower, proszę bardzo, mam to śledzenie, jest tutaj i znajdziecie go bez problemu. Także myślę, że to fajna opcja. Ja jestem gadżeciarz i lubię takie rzeczy. Oczywiście mamy zintegrowane oświetlenie. Oczywiście mamy zintegrowane oświetlenie tył oraz przód. Tutaj lampy LED-owe są. Opcjonalnie możecie sobie dokupić taki koszyk, jak ja mam tutaj. Jest to opcja, nie jest to w standardzie. Koszyk jest wykonany bardzo solidnie. Jest to wszystko z aluminium. Cały rower jest aluminiowy, wszystkie dodatki są aluminiowe i to naprawdę jest Panzerwaffe. To nie jest jakieś gówno takie lekkie. Tak samo bagażnik. 25 kg znośności. O, bardzo fajne mocowanie, zobaczcie, zamocowane tylko tutaj i tu. A dlatego, że to jest pancerne. Błotnik jest pancerny. Tylny, jak i przedni, jest naprawdę solidny. To nie jest jakaś cienka blaszka, zobaczcie. No, grube, aluminiowe i bardzo wytrzymałe. Naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest gówno.
Hamulce hydrauliczne przód, tył, przerzutka 9-stopniowa, tylko na tył, w elektryku tu w zupełności wystarcza. Ten rower jest naprawdę rewelacyjny, jakby ktoś chciał go kupić, to oczywiście link zostawiam Wam w opisie filmu. A ja, by już nie ględzić dalej, wsiadam na rower i jadę, pokażę Wam ten przepiękny most. Tam jest w ogóle przejazd do Niemiec, nie? Otóż i on, zobaczcie. To chyba była jakaś kolejka wąskotorowa, tak mi się wydaje. No. Można sobie posiedzieć, poczytać. Może następnym razem też wezmę rower i polecę, kurde, do Niemiec. A to jest drugi most. I tutaj już wkraczamy do Niemiec. W tym momencie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Przekraczamy Odrę. I już jesteśmy w Niemczech. Proszę bardzo. Niemieckie drogowskazy. Tu mamy widok. Z góry. To jakieś stare, widzicie? Filary są. Kotorówki czy czegoś, nie wiem. Burza zbliża się nieubłaganie. Tam tak grzmi jak cholera. Patrzcie, jak te filary fajnie wyglądają. Tam też szła linia jedna, a najlepiej wygląda ten, patrz. Dobra, teraz lecimy na Wysogórę, czy jakoś tak. Tam jest czołg. Idziemy zobaczyć ten czołg. Pogoda się trochę rozpogodziła. Już myślałem, że nie polecę na rower dzisiaj, ale tak trzeba się spieszyć, bo to nie ma co. Powiem Wam, że bardzo przyjemnie się tym rowerem jedzie. W ogóle jazda na elektryku sprawia mi ogromną radość za każdym razem, gdy wsiadam na rower. Patrzcie, bociek siedzi u góry. Prędkość, jaką rower osiąga, to 25 na godzinę. Potem zwalnia. Wspomagania aż do wyłączenia właśnie po osiągnięciu tej prędkości. Także rower jest w pełni legalny. Nie musicie się obawiać żadnej kontroli. Nie posiada także manetki, co będzie wielkim minusem co dla niektórych, ale jeżeli ktoś jest zwolennikiem legalności, to będzie zadowolony. Rower jest zgodny z przepisami polskimi do poruszania się po jezdniach, po ścieżkach. Nie musicie się przejmować. Jak mówię, to jest dobra opcja dla ludzi, którzy chcą mieć legalny rower, żeby się nie stresowali niepotrzebnie kontrolą jakiejś policji czy coś. Jestem w połowie drogi, jakoś tak. Kurde, nie wziąłem tabletki na alergię, a kurde, już mi czuję, że coś mi kręci w nosie. Zawsze zapominam, a zawsze jak idę na rower, muszę tą tabletkę wziąć. Rower prowadzi się bardzo pewnie, słuchajcie, ze względu na te wspaniałe chwyty, jakie tutaj są. Je naprawdę się bardzo dobrze trzyma. Macie pewną rękę właśnie, jak trzymacie ten rower. A czujnik tensometryczny daje wspaniałe uczucie z jazdy. I nie jest tak jak w innych rowerach właśnie z tym czujnikiem, że jesteście zmęczeni, bo możecie sobie stopnie wspomagania tak dostosować do siebie, że czujnik ten sensometryczny działa po prostu wyśmienicie, lekko. Wszystko zależy od Was, jak chcecie. Stopni wspomagania jest 5. Na 5 stopniu właśnie tak jest, że delikatne muśnięcie pedałka roweru, że tak powiem, już napędza Was, Wasz rower do przodu. Jak ktoś chce się bardziej zmęczyć, to po prostu zmniejsza sobie stopnie wspomagania. Generalnie stopnie wspomagania w rowerze z czujnikiem tym właśnie celu służą. O, już widzę czołg. Stoi czyłk. No szybko, co to za czołg? Znawcy tematu, zanim Wam powiem, ja już wiem. No, przyjrzyjcie się. Co to za czołg? Moja podpowiedź. Radziecki. Zanim Wam powiem, to sobie popatrzcie. Ale w dobrym stanie jest, kurde, fajny. Tak chodzę i patrzę, szukam śladów walk. Bo czasami widać. Wiecie, co to za czołg? To już Wam mówię. IS-2. Rosyjski czołg IS-2. Zobaczcie te wykończenia. No nie starano się, bo przeżywalność czołgu na polu walki była 2 tygodnie, więc stwierdzono, że nie ma sensu wygładzać spawów i takie tam rzeczy. Tutaj zobaczcie, było pęknięcie chyba tu i ten został zaspawany. No i taki krótki wypad sobie zrobiliśmy. Słuchajcie, będę wracał zaraz, bo ma być burza, a ja już się doświadczenia wiem, że zaraz mnie złapie, kurde, nie wtedy, kiedy trzeba. Już dzisiaj raz zmokłem. Nadmienię tylko, że ten rower też jest bardzo lekki, także nie ma problemu z wnoszeniem czy ze znoszeniem.
Jest naprawdę niewiele cięższy od zwykłego roweru. Nie wiem, nie powiem Wam, ile to on waży w tej chwili, ale jest naprawdę, naprawdę lekki. Jedna ręka. I go uniosę, nie? Fajny, kompaktowy, zmieści się do bloku. Możecie go trzymać właśnie w bloku, jak nie macie piwnicy. Nie radzę w piwnicy trzymać, bo to wiecie jak jest. Można go wnieść bez problemu po schodach na górę. Super. No i te regulacje, kurde. Tutaj naprawdę wszystko jest dopracowane. Bo jak sobie odkręcicie, lekko wszystko chodzi. Zablokujecie, bo tu wszystko lekko chodzi, o pyk. Nie ma szans, że to się ruszy. Wszystko jest dopracowane. No generalnie wszystko jest dopracowane. Rower dostajecie, jak przychodzi, wstępnie ustawiony. Wstępnie. Właściwie to skończenie ustawione, można powiedzieć. Kierownica tylko jest rozkręcona. Koło jedno ściągnięte, więc zakładacie koło. Kierownicę sobie zakładacie, regulujecie tylko to. Przerzutki, wszystko jest wyregulowane, tego nie ruszacie. Ja odkąd go złożyłem, co możecie zobaczyć na jednym z moich filmów, wsiadłem i jechałem, wszystko jest ustawione i działa perfekcyjnie. Fajna rzecz. Mała, a cieszy. Wczoraj przeżyłem też jedną burzę, której nie zapowiadali. Lało jak jasna cholera. Wszystko możecie zobaczyć na kanale Marcel w drodze. I dzisiaj też lało, już mówię, nici z roweru, kurde, a to się właśnie udało. Choć planowałem dłuższą trasę zrobić, no ale mówię, kurde, nie będę ryzykował, bo całe zmoknę. Nie ze względu na rower, bo rower jest wodoodporny. Jest przygotowany do jazdy w deszczu, ale ze względu na siebie, no co mam, krótkie spodenki, koszulkę, nie mam ciuchów przeciwdeszczowych, ale poza tym przy temperaturze, jaką dzisiaj mamy, 25 stopni plus ciuchy przeciwdeszczowe, to tak jakbyście folią się owinęli, nie polecam. To już wolę zmoknąć, bo i tak bym był mokry od potu. A wolę być mokry od deszczu niż od potu, szczerze powiedziawszy. Wkrótce powinienem zrobić test odległości tego roweru, jak daleko zajedziemy na jednej baterii. Bo według producenta jest 70 km. Ja śmiem twierdzić, że przejedziemy nawet więcej. Po tym jak już trochę pojeździłem i ile przejechałem i ile mi pokazuje stan baterii. No jeszcze raz mówię, twierdzę, że przejadę więcej niż 70 km. No ale to wszystko sprawdzimy.